Może ja zacznę od takiego... Prezes Aleksander. Od może przypomnienia takich prostych reguł, a mianowicie problem z prowadzeniem biznesu najczęściej polega na tym, że prowadzący biznes powinien mieć mniejsze koszty od ceny, za którą te swoje usługi czy produkty sprzedaje. Czyli biznes powinien być rentowny. Sens prowadzenia biznesu jest wtedy, jeżeli jeżeli prowadzący biznes ma z tego jakiś zysk, tak, potrafi się utrzymać przynajmniej, czyli mówiąc w skrócie, w skrajnym przypadku może wychodzić na zero. Natomiast w skrajnym przypadku może. Natomiast w przypadku górnictwa od wielu, wielu, wielu lat jest tak, że górnictwo jest nierentowne. I tutaj żaden pełnomocnik niczego nie zmieni, no bo no, nie można zmienić wychodzenia. Nie można zmienić pewnych znanych, sztywnych reguł. A mianowicie, no, co pełnomocnik może zrobić? Może albo udawać, że coś robi. Wydaje mi się, że prawdopodobnie pójdzie w tym kierunku, jak to od wielu lat rząd w tym kierunku zmierza, mianowicie udaje, że coś robi. Albo sprawa jest dość prosta, proszę Państwa. No, albo musi zmniejszyć koszty, ponieważ ceny węgla nie zmieni. Nie chcą. Oczywiście ja pamiętam takie pomysły, nie wiem, czy Państwo pamiętają, że oto polski węgiel będzie sprzedawany drożej do elektrowni, tak, żeby te kopalnie mogły wychodzić na zero. To oczywiście jest dziwny pomysł. Ja natomiast mam taki postulat dla rządu, żeby się zastanowił, jeżeli chce utrzymywać kopalnie z naszych pieniędzy, z pieniędzy podatników, to może zróbmy referendum w Polsce. Czy... Jeszcze jedno? Nie, dlaczego? Czy to my system zgadzamy informatyczny, się? System informatyczny trzeba by dobrze postawić. Czy my jako społeczeństwo zgadzamy się na dokładanie przez dalsze wiele, wiele lat do górnictwa? Ja chcę tylko jedną rzecz na koniec powiedzieć. Ja mam wielki szacunek do tego, co robią górnicy. Jest to potwornie ciężki zawód, okupiony zdrowiem, w warunkach naprawdę bardzo ekstremalnych. Ale to nie tłumaczy sytuacji, że my jako społeczeństwo musimy do tego dokładać. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa był w kopalni na samym dole, bo ja byłam. Pani profesor, zaraz odpowiem, ale przypominam, że nawołuję dzisiaj do wpisywania, jakiego pełnomocnika rząd jeszcze powinien powołać. Jeden z naszych słuchaczy, pan Tomasz, pełnomocnik do spraw rządzenia. Dziękuję bardzo, panie Tomaszu. Zapraszam do kolejnych pełnomocników. Ja nie byłem, pani profesor, dostałem zaproszenie. Ja byłam w kopalni i popieram to, co powiedział pan prezes. Uważam, że płace górników na dole muszą być bardzo wysokie. Ze względu na warunki, byłam w kopalni, gdzie się wręcz na kolanach to wydobycie odbywa. I naprawdę tutaj wysokie płace nie są żadnym wybrykiem. Powinny być bardzo, bardzo wysokie, ale górników dołowych, a nie całej administracji. To po pierwsze. Po drugie, zgadzam się oczywiście jako ekonomistka z tym, że przychody, cena powinna być wyższa od kosztu. Natomiast już jeżeli chodzi o sprawę powołania tego pełnomocnika, ja zawsze jestem bardzo sceptyczna, jeżeli jakiś powstaje problem i zaraz się powołuje jakąś organizację, bo wtedy już same koszty organizacyjne i transakcyjne rosną, ale być może, że tutaj jest uzasadnienie ze względu na rolę, jaką górnictwo pełni w naszej gospodarce i ze względu na to, że to jest sprawa bardzo kontrowersyjna.